Witamy w Biblii w czasie zarazy. Nasz wieczorne czytanie Biblii kontynuujemy praktycznie od marca, od rozpoczęcia epidemii koronawirusa czy pandemii. Teraz to już jest, zdaje mi się, trzecia księga, tak, Dzieje Apostolskie. Jesteśmy w 13 rozdziale. Jeśli chcecie nas zachęcić, napisać jakiś komentarz, jeśli jesteście nowymi widzami, piszcie na czacie na YouTubie. Te głosy będą odczytane. A my na początek zaczniemy od modlitwy, od zwrócenia się do naszego Pana i Zbawcy. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, której możemy doświadczyć codziennie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za ten czas tutaj wspólnie, który teraz razem wspólnie spędzimy. I proszę Cię, daj nam otwarte umysły, mądrość w dostrzeżeniu tego, o czym tutaj będziemy czytać, żebyśmy weszli głębiej w tej historię i wyciągnęli z nich zastosowanie do swojego życia. Prosimy Cię, Boże. Amen. Amen. Jesteśmy w 13 rozdziale. Zaczęliśmy, mówiliśmy wczoraj od początek 13 rozdziału o zborze w Antiochii. To jest taki, można powiedzieć, w tamtym czasie chyba najnowocześniejszy zbiór, to znaczy, że wychodzi najbardziej do pokan. Mówiliśmy wcześniej, że powstał dlatego, że Żydzi głosili, wychodząc, uciekając z Jerozolimy, przestali głosić Ewangelię tylko Żydom, a zaczęli także Grekom, także poganom, i tak powstał ten zbiór w Antiochii. Najpierw bardzo szybko się rozrastał, tam pierwszy raz zaczęto nazywać chrześcijanami, tak? Czyli przestała to już być tylko jakaś sekta żydowska, jakiś odłam żydostwa, tak jak wcześniej poganie myśleli o chrześcijanach, a nadali im konkretną, specjalną nazwę, także rozpoznali, że to jest coś w końcu innego. No i jak ten kościół się rozrastał, to wysłano na początek Barnabę jako starszego, żeby pomógł tym młodym chrześcijanom. On poszedł po Saula po chwili i potem chyba przez 2 lata czy przez rok, nie wiem czy ktoś pamięta, nauczali ten zbór. Potem narracja trochę wraca do Jerozolimy. Mieliśmy Piotra, potem Heroda w 12 rozdziale i teraz wróciliśmy do tego zboru w Antiochii. Tam już teraz mamy 5 starszych. To widzimy w pierwszym wersecie. Mówiliśmy wczoraj trochę o tym, jak tam niezwykła jest mieszanka, można powiedzieć. Paweł to jest uczeń Gamaliela, czyli taka przedstawiciel elity żydowskiej. Potem mamy tego Manaena, który się wychowywał razem z Herodem tetrarchą, także tam widać, że jest taka mieszanka, że są dobrze przygotowani właśnie do ewangelizacji elity, bo mamy tego starszego, który na pewno jest zorientowany politycznie, no bo wychowywał się wychowanie wtedy. To nie było tak jak dzisiaj, tylko dziecko, jak miało zostać w przyszłości królem, to od małego już było przygotowywane i jego środowisko, gdzie się miał wychowywać, to też było starannie dobierane. Także ten Manaen też na pewno w polityce się orientował. Saul, Paweł także, wiemy, że przecież potem rozmawiał wielokrotnie z różnymi wysokimi urzędnikami. No, nawet wczoraj mieliśmy już rozmowę z prokonsulem i teraz mamy kolejny punkt w tej pierwszej podróży misyjnej. Pierwsza podróż misyjna właśnie się zaczęła w 13 rozdziale 13:3. Oni wychodzą z Antiochii i ruszają do Azji. Wczoraj byliśmy na Cyprze, dzisiaj Antiochia Pizydyjska. Myślę, że będziemy czytać i po kawałku komentować, co znajdziemy takiego najbardziej interesującego. Zaczynamy od 13 wersetu, 13:3. A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii. Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy. A oni z Perge powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. A w dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. Po czytaniu ustępów z zakonu i proroków zwrócili się do nich mężowie przełożeni synagogi, mówiąc: mężowie bracia, jeśli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. Zaraz pójdziemy dalej. Co tutaj ciekawego? Od początku, zobaczcie, mamy ten 13:3. To już jest
zwiastun nadchodzącego konfliktu z Barnabą. Konfliktu może dużo powiedziane, no ale różnicy zdań, bo nam mamy, poszedł, najpierw był, wyruszył Saul, czyli apostoł Paweł, z Barnabą i wzięli sobie, widzimy 13:5, 13:5, wzięli ze sobą Jana jako pomocnika. Tu mamy, a gdy przybyli do Saleminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich, mieli też z sobą i Jana jako pomocnika, czyli było ich co najmniej trzech. No i ten Jan w 13 wersecie odpływa, tak? Odłącza się, wraca do Jerozolimy. Nie ma tu żadnego komentarza, dlaczego to zrobił, czy dobrze zrobił, czy złe, czy źle zrobił, czy tam miał jakieś powody. Na razie nic o tym nie wiemy, to po prostu się pojawia. I potem właśnie w 15 rozdziale do tego wracamy. To jest ten Jan Marek, bo tutaj jest zamiennie to nazywane. I 15:36. 15:36 mamy dalsze konsekwencje tego rozstania, tego, że ten Jan opuścił ich podczas tej pierwszej podróży misyjnej, odpłynął do Jerozolimy, zostawił Pawła i Barnabę. No i teraz w 15 rozdziale widzimy, a po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać ze sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać ze sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr, Paweł zaś poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. To jest, zdaje się, już początek drugiej podróży misyjnej. Chyba że się mylę, no ale mamy tą sytuację właśnie rozpisaną, co i konsekwencje tego, że ten Jan wrócił do Jerozolimy, prawdopodobnie potem znowu do tej Antiochii przybył. I Barnaba chciał go brać z powrotem, tak, mówiliśmy, że to syn pocieszenia, taki człowiek, który miał bardzo, no można powiedzieć, dużą wrażliwość, tak, dużą wyrozumiałość. Dzięki temu Saul w ogóle trafił do kościoła. No ale tutaj widać, że Paweł już drugi raz tego Marka nie chciał brać, który ich raz zawiódł, opuścił ich, nie wytrzymał. Barnaba go wziął. Zobaczcie, że tutaj nie jest nawet powiedziane, kto miał rację, nie? W tym 13, jak czytamy, no to tutaj nie mamy jakichś takich określeń, kto tam dobrze zrobił, kto źle, ale możemy zobaczyć po owocach, nie? No bo Barnaba popłynął na ten Cypr, no i potem już narracja o nim nie wspomina tam za dużo, nie ma tej jego, ta jego podróż, czy dalsze podróże już nie są opisywane, no a Paweł wiemy, że jest głównym bohaterem, czyli można powiedzieć, że w ten sposób widzimy, że pośrednio Paweł miał tutaj rację w tym sensie, że no on wiedział, że jeśli idą na taką podróż, gdzie przecież nieraz ryzykowali życiem, czy nawet przecież Paweł to życie stracił, ale odzyskał cudownie, tak, to musi mieć ze sobą ludzi zaufanych i którzy go nie opuścili. Nie? No to nie jest powiedziane, że tamten, że Jan przecież się tam został wykluczony czy coś, przecież oni razem z nim byli dalej w tej Antiochii, no ale już po prostu na drugi raz go nie wziął na taką ważną misję. To myślę, że jest dla nas no zastosowanie takie, że nie zawsze jakaś taka wieczna wyrozumiałość popłaca, nie? Czasami potrzebujemy ludzi sprawdzonych i jeśli ktoś no, to nasze zaufanie nadużyje, no to potem, okej, możemy być braćmi, ale już to jest dla nas jakaś nauka, żeby na drugi raz, znaczy może inaczej, nie zawsze przymykać oko, o tak powiem, nie? Czy, że są misje, które naprawdę musimy powierzać sprawdzonym ludziom. Co możemy zobaczyć dalej? Mówiliśmy, ich ta strategia ewangelizacji, tutaj wchodzą do synagogi zawsze, jeśli jest synagoga, idą do synagogi, no i na początku zaczynają też Żydom głosić Ewangelię. Tutaj widać, że zostali dobrze przyjęci, no bo na koniec, po odczytaniu tego zakonu, zostali poproszeni o, jeśli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. No i wstaje Paweł i czytamy od 16 wersetu.
Powstał więc Paweł, skinął ręką i rzekł: mężowie izraelscy i wy, którzy się Boga boicie, posłuchajcie. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców i na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyższył lud i mocarnym ramieniem wywiódł go z niej. I przez lat około 40 cierpliwie znosił ich na pustyni i wytępił 7 narodów w ziemi kananejskiej i dał im ziemię ich w dziedzictwo. Na około 450 lat, a potem dał im sędziów aż do proroka Samuela. Potem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował 40 lat. A gdy go odrzucili, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Z jego to potomstwa, zgodnie z obietnicą, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Tu się zatrzymamy. Mamy początek tej mowy Pawła. Jak byście opisali, o czym on zaczyna mówić? Do czego się odwołuje na początek? Jak ktoś na Zoomie chce, to też oczywiście zapraszamy. Czy mamy z czatu jakieś głosy? W międzyczasie Mariusz Borucki, Tymoteusz daje radę. Dziękuję. Damian Górnik, Tymek mówi z sensem, tylko tempo ma zabójcze, a YouTube chyba nie ma opcji spowolnienia transmisji. Ma, ale można sobie później zwolnić, jak się odpala. Transmisji chyba nie można. Prosimy. No to odwołuje się do historii narodu izraelskiego, tak można powiedzieć w skrócie. Tak, dokładnie. Na tym będzie bazował potem. Zobaczcie, że podobnie było, ile to rozdziałów, kilka rozdziałów wcześniej, podobnie Szczepan też zaczynał od historii. Przecież tam wtedy on mówił dużo dłużej od historii. Tutaj mamy, no większość tej mowy Szczepana to było mówienie, odwoływanie się do historii narodu wybranego, do Izraela. Tam Szczepan mówił w Jerozolimie, tutaj no, mówi na obczyźnie, ale o czym to świadczy? O czym to świadczy o jego słuchaczach, że on mówi o historii? To znaczy, że słuchacze tą historię musieli znać, nie? Że to musiało być dla nich coś ciekawego i dla nich i cennego, no bo inaczej no to oni by tego nie słuchali. Zobaczcie, że to nam pokazuje ciekawie, jakim narodem byli Żydzi. No, dzisiaj myślę, jak gdzieś do Polaków się mówi o historii, no to często, szczególnie, powiedzmy inaczej, do ludzi 30, 40, 50-letnich, jak mówimy w naszym, przecież sukces naszej też telewizji, to jest właśnie to, że pokazujemy historię Polski w całkowicie innym świetle i to wielu ludzi, patriotów, interesuje, ale myślę, że gdybyśmy odwoływali się do, nie wiem, nastolatków, czy tam 20-parolatków, no to już oni historii Polski by nie znali, nie? Zobaczcie, tu Żydzi, oni tą historię znają, bo widać, że chrześcijanie, tu mamy apostoła Pawła, wcześniej Szczepana, oni się do tej historii odwołują, bazują na tym, że słuchacz zna tą historię, nie? I to tutaj mówią dosyć szczegółowo. Zobaczcie, że też to przy okazji Szczepana mówiliśmy, że tam już była ta, już nie pamiętam to, jak to tata nazwał, promień nadziei, że ludzie, którzy kamienowali Szczepana, złożyli szaty u właśnie Saula, nie? U właśnie pod u nóg apostoła Saula. On pilnował szat tych ludzi, którzy zamordowali Szczepana. Ale zobaczcie, że to wydarzenie, widzimy jego ślad dzisiaj, bo on też zaczyna tą swoją mowę podobnie jak Szczepan, właśnie od historii, od Mojżesza, nie? Że on być może się na tej mowie Szczepana wzoruje, nie? Ale to nam mówi dużo o tamtym narodzie wybranym, że oni do historii, że w ten sposób można powiedzieć, on ich kupuje, czy kupuje ich uwagę, nie? Że odwołuje się do czegoś, co oni znają i lubią, z czego są dumni, nie? Bo odwołuje się do ich królów, król Dawid tutaj, nie? Wcześniej, czyli jeden z najlepszych, tak? Być może drugi najlepszy, tak? Król, jeśli chodzi o potęgę państwa izraelskiego, odwołuje się do tego, z czego oni są dumni, co znają, dlatego go słuchają, nie? Z zaciekawieniem.
i przechodzi do Jezusa. Zobaczcie, że tam Szczepan, no to długo on opisywał i Mojżesza i przeróżne inne wydarzenia z historii. Tutaj Paweł to ścieśnia, nie? Bo mamy do Dawida, od Mojżesza do Dawida, przechodzi w te kilka wersetów i teraz już do Jezusa, bo wiemy, że Jezus jest potomkiem z ciała Dawida. Skończyliśmy w wersecie 23. Z jego to potomstwa zgodnie z obietnicą wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa, przed którego przyjściem Jan zwiastował chrzest upamiętania całemu ludowi izraelskiemu. Gdy Jan był bliski końca swej misji, powiedział: nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, którego sandałów nie jestem godzien rozwiązać u stóp jego. Mężowie bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci wśród nas, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu. Możemy znowu chwilę zrobić pauzę. Co tutaj widzimy? Po pierwsze, Jezusa jako właśnie potomka Dawida i Zbawiciela od razu, nie? Zbawiciela Jezusa, pada to słowo. Możemy zobaczyć, jak to jest w interlinarze. Jeśli, Rafał, jesteś z nami, to też możesz, jeśli tam jest coś ciekawego. Jest Zbawiciela tutaj też przetłumaczone. Jakie to jest? Soterio, tak? Który to był werset? 13:23. Pod koniec jest Izraelowi Zbawiciela Jezusa. To jest rzeczownik sotiria i znaczy zbawienie. Mhm. Albo wybawienie. Tak jak mamy to po polsku przetłumaczone. I co? I jest znowu Jan Chrzciciel. Zobaczcie, że to już jest postać, no też musi być znana w tamtym okresie. My jak czytamy zwykle ten Stary Testament, no to są ci królowie wielcy, tak, prorocy, no a Jan Chrzciciel przy nich, no to się wydaje taki nieduży, nie, mały, gdzieś tam, on już jest w Nowym Testamencie, ale to mamy też w Nowym Testamencie, że Jan Chrzciciel jest największy z tych ludzi Starego Testamentu i tutaj widać, że apostoł Paweł, zobaczcie, do ludzi, którzy mieszkają kilkaset czy kilka tysięcy, myślę, że może nawet i pod 1000 kilometrów od Jerozolimy, mówi o Janie Chrzcicielu, no, który przecież no, nie był żadnym królem, prorokiem, a widać, że albo oni go znali, no, albo przynajmniej coś słyszeli, albo przynajmniej ufa, że on jak im powie, to mu zaufają. I mamy to przygotowanie, nie? Co mówiliśmy, że Jan przygotował drogę Jezusowi. To tutaj, co mamy na przykład wielokrotnie, na przykład w Ewangelii Jana na początku, w prologu, albo w Ewangelii Marka, nie, że jak Jan mówi, że wykorzystuje ten werset z Księgi Izajasza, gdzie mówi, że będzie, że on jest tym, który prostuje drogę pańską, nie, prostuje drogę Jahwe, że za nim idzie Jahwe. Coś chce ktoś dodać do tego fragmentu? Ja jeszcze chciałem dodać, bo zauważyłem, że tutaj występuje wariant tekstowy i w jednej wersji jest zbawienie, a w drugiej jest Zbawiciela Jezusa. Bo tu mamy soteria i potem jest ten isos, tak? Isus, tak. Sotira to jest biernik od sotir, czyli zbawiciel, i imię Jezusa występuje tutaj. Tutaj to nam wiele w tekście nie zmienia, nie? No bo potem i tak on mówi, pokazuje, że to Jezus jest tym zbawicielem i on tak się kończy, znaczy tam później, to dzisiaj chyba na tym skończymy, że zwiastuje nam dobrą nowinę, nie? Czy to on daje nam zbawienie, przez niego będzie zbawienie. Okej, zobaczmy, co mamy dalej. Mężowie bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci wśród nas, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków, czytane w każdy sabat. Choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony.
Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie. Przechodzi już szybko, zobaczcie, do końcówki życia Jezusa, nie? Na ziemi. Nie mówi dużo zobaczcie, że praktycznie tutaj o tym, co Jezus na ziemi robił czy mówił, nie ma chyba ani słowa, nie? Bo tutaj jest, że jest Zbawicielem, tak? Że przez nam to została posłana wieść o tym zbawieniu, mówi, nie? Ale skoncentruje się na tym punkcie kulminacyjnym życia Jezusa na ziemi, nie? Czyli właśnie straceniu, oddaniu życia, zapłacenia kary za wszystkich grzechy, kiedy to zbawienie się dokonuje. I też, zobaczcie, przedstawia im po kolei fakty, które my, znając Nowy Testament, to znamy je, nie? Ale tu widać, że on nie mówi jakoś tak bardzo skrótowo, mówi tak dosyć skrótowo, ale nie tak całkiem, że gdzieś tam za górami, za lasami coś tam się działo i kogoś zabili, tylko podaje konkretne fakty, podaje imiona, tak? Mamy Piłata, mamy, że Rada się zebrała, tak? Jak zabili, to wszystko to jest konkretny opis, nie? Po to możemy się zastanowić, po co to robi, po co podaje taki konkretny opis. Myślę, że po to, żeby oni i mu łatwiej zaufali, nie? Bo gdyby coś tam powiedział, jakieś opowiadanie takie bardziej ogólne, łatwiej jest takie coś odrzucić, nie? Tutaj, gdy on pokazuje konkretne fakty, wykazuje się wiedzą i historyczną, i znajomością Starego Testamentu, bo tu na razie tego nie mamy, ale jak odwrócicie kartkę, to tam potem cytuje Stary Testament, pokazuje, że jest człowiekiem wykształconym, nie? Że tutaj opowiadając konkretnie, pokazując fakty, jest to dużo łatwiej, myślę, że to jest bardziej... łatwiej takiemu człowiekowi zaufać, nie? Przyjąć to, co opowiada, bo ci ludzie, którzy tego słuchają, nie mają jakiejś innej możliwości, żeby tego sprawdzić, nie? Nie mogą, nie wiem, zobaczyć w telewizji, na YouTubie, sprawdzić na Wikipedii, nie sprawdzą, nie? Tylko albo coś słyszeli, to wiedzą, że on mówi to, co rzeczywiście oni słyszeli, a jeśli nic nie słyszeli, to mogą mu tylko zaufać albo nie. Ale jest też dodatkowa sprawa, że gdyby on mówił coś nieprawdziwego, a ktoś na przykład wcześniej znał te wydarzenia, to by wstał i powiedział, że słuchaj, tutaj wcale tak nie było, nie? Nie zabito żadnego Jezusa czy coś takiego. Także tutaj też Paweł ryzykuje. Musi mówić to zgodnie z prawdą, bo to nie jest jeszcze znowu taka wielka odległość od Jerozolimy, żeby było niemożliwym, że ktoś tam będzie siedział, który zna te wydarzenia, bo też był ich świadkiem, nie? Czy tutaj coś mamy, Rafał, z jakichś słów ciekawych greckich? Zdjęli go z drzewa. Możemy zobaczyć, tutaj jest 29. Tak, jest krzyż nazwany, tak? Złożyli do grobowca. Ksilon, czyli drzewo dosłownie. I mnimion, czyli grób. To też przeczy tym różnym jakimś takim tezom czasami wysnuwanym, że na przykład Jezus gdzieś tam był pochowany w jakimś tam masowym grobie, czy coś tam w jakimś bezimiennym, nie? Bo tutaj też mamy grobowiec, tak? Konkretnie jest to też nazwane. I teraz, czyli na początku, zobaczcie, pokazuje im historię, mówi o Jezusie, że jest Zbawicielem, pokazuje, kto go zabił, że go zabito, i teraz przechodzi do tej, można powiedzieć, dobrej nowiny, tak? Do tego, co się będzie ich tyczyć i zwycięstwa Jezusa. Lecz Bóg, 30 werset, wzbudził go z martwych. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to teraz są jego świadkami wobec ludu. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicą, którą dał ojcom. Tu się zatrzymamy. Co mamy? Może tak. Piotrze, ile to może być lat po ukrzyżowaniu Jezusa? 15 mniej więcej? Jak to historycy szacują? To jest trochę ponad 10 lat. Raczej
tak 12-13 lat, to jeszcze chyba nie ma 15 lat. Okej, okay. Czyli to nie jest jakaś tam daleka, wielce przeszłość, nie? To możecie sobie pomyśleć od wydarzeniach sprzed 13 lat czy 10, no to no każdy, kto nie jest teraz dzieckiem, je dobrze albo bardzo dobrze pamięta, nie? I tutaj on dlatego też o tym mówi. I znowu, zobaczcie, pokazuje kolejną rzecz, którą można falsyfikować, którą można by stwierdzić, że jest nieprawdziwa. Pokazuje kolejny jakby dowód, czy podpiera się na kolejnym jakimś fakcie, bo mówi, że Jezus zmartwychwstał, tak? Lecz Bóg wzbudził go z martwych i podaje teraz kolejną rzecz, że przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni teraz są jego świadkami wobec ludu. Podaje, że ci ludzie są, prawdopodobnie jeszcze większość z nich żyje, nie? No, bo minęło te kilkanaście lat, tak? No, były prześladowania, na pewno część zmarło, no ale ci ludzie jeszcze istnieją, żyją. Także gdyby ktoś tam chciał się dowiedzieć, no to pokaż nam tych ludzi czy coś, no to on może im pokazać. Zresztą sam jest przecież taką osobą. Co prawda Jezus mu się nie po ukrzyżowaniu ukazał, no ale też mu się ukazał, nie? Także sam też dobrze to może świadczyć. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicą, którą dał ojcom, nie? Znowu odwołuje się do Starego Testamentu. Tu zaraz będzie cytował, to już sobie jutro zobaczymy. Odwołuje się znowu do ich wiedzy, do znajomości Starego Testamentu. I zobaczcie, dla mnie taka nauczka, czy bardziej taki wzór. Zobaczcie, jak on w krótkiej mowie, no bo ile on to może mówić? 5 minut, 10 minut, ile myślicie, żeby to mówił? Nie za długo, nie? To nie jest jakaś tam mowa na parę godzin. Zobaczcie, ile faktów może, ile zmieścił, ile jakich zaciekawił, pokazał historię, wywiódł Jezusa historycznie od Dawida, wcześniej jeszcze pokazuje i Mojżesza. Krótko przedstawia teraz sytuację, co się z Jezusem stało, i od razu już wcześniej zapowiedział, że to jest Zbawiciel, i teraz jeszcze im mówi, nie? Zobaczcie, jak krótko, konkretnie przechodzi do Ewangelii. Oddam wam teraz głos, bo jakie wrażenie na was ta mowa wywarła, jak możemy z niej czerpać, czy co możemy z niej zastosować do nas. Z czatu. Mamy głosy z czatu. Konrad Trendota. Co do dzisiejszego fragmentu, to ciekawe jest dobieranie kontekstu do głoszenia słowa przez apostoła Pawła. Jest to dobra lekcja, iż należy odpowiednio dobierać kontekst do danego odbiorcy słowa. Mhm. A że nie ma jakiegoś, nie można taką maczugą walić we wszystkich tak samo, nie? Wszystkim tego samego mówić, no bo każdy odbiorca jest indywidualny, nie? Każda, czy grupa odbiorców jest indywidualna i co innego będzie ich interesować albo nie, albo gdy mówiłby do Rzymian, no to tak szczegółowo historii Izraela by nie przedstawiał, nie? No bo oni, co ich to obchodzi, jakaś tam historia innego narodu, nie? A tutaj mamy rzeczywiście, widać, że on personalizuje konkretnie wiadomość do odbiorcy. I Mariusz Borucki. Żydzi dobrze znali swoją historię, pomimo że przecież wielokrotnie tracili swoją państwowość, a nawet w momencie mowy Pawła byli pod zaborem rzymskim, a nawet mój nauczyciel historii jej nie lubił. I Paweł Zawadzki, budujemy Lubelski Uniwersytet Biblijny. No, jest już można powiedzieć, że jest rzeczywiście w budowie i to już od jakiegoś czasu. Zobaczcie jeszcze efekt tego, bo tak jak sobie teraz popatrzyłem, 43, on kończy tą mowę, tak mówię, jeszcze jutro, dobrze mówię, nie, jutro jest środa, to nie, pojutrze, w czwartek się widzimy następnym razem. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze rozeszli się, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nim rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej, nie? Czyli jest sukces, ci ludzie się nawracają, ale zobaczcie 44.
co się dzieje po tygodniu, no bo tutaj Paweł przybył do tej, widzieliśmy, że przybył w 13 wersecie, poszedł do tej synagogi i teraz 44 werset, a w następny sabat, czyli po tygodniu, zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Nie? Czyli widać wielki sukces, Bóg się przyznał do tego, co Paweł zrobił, że ta mowa rzeczywiście wywarła wielkie wrażenie. Mamy też całe miasto, czyli prawdopodobnie nie tylko Żydzi, no bo to przecież nie było żydowskie miasto, to tylko właśnie pogańskie. A poganie uznali, że to jest tak ciekawe, że przyszli i tam. No i jak Żydzi zobaczyli, zobaczcie 45, jak gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł, nie? Że tutaj już na początku ich tak serdecznie, ale życzliwie przyjęli, no bo dali im się wypowiedzieć, nie? Ten 13:15 sami do nich mówią, mężowie, bracia, jeśli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. No oni powiedzieli, ale po tygodniu zobaczyli, że to jednak nie mogą ich tak tutaj dawać im takiego wolnego dostępu do mediów, tylko trzeba coś z tym zrobić, bo za dużo ludzi się tym zainteresowało. Coś jeszcze? Coś chce dodać ktoś? Może z czatu albo z Zooma? O, jest Piotr. Ja jeszcze takie dwie uwagi. No jedna, że ta religia żydowska to się bardzo nadawała do takich działań, bo każdy Żyd, który tam miał te 13 lat, to miał już zdolność i prawo do tego, żeby nauczać. Ta bar mitzwa, czyli ta uroczystość tej niby pełnoletności, to się między innymi na tym zasadzała, że ten chłopak pierwsze nauczanie mówił takie i mógł już nigdy nie mówić, ale mitzwa musiał powiedzieć. No i każdy Żyd miał prawo zabrać głos w synagodze. No i Paweł z tego prawa skorzystał. No to w katolicyzmie tak nie ma, bo tylko ksiądz mówi, ale w synagodze no to każdy mógł mówić. No i druga rzecz, że on chyba ładnie obszedł tą akcję propagandową przeciwko Jezusowi, bo o Jezusie oni musieli wiedzieć, tylko im starsi tłumaczyli, że to jest zwodziciel i Paweł się odwołał do Jana Chrzciciela, bo Jana Chrzciciela pewnie nikt nie kwestionował. No i powołał się na to, że Jan Chrzciciel dobrze mówił o Jezusie, że zapowiadał, że to jest ten Mesjasz. No i jak im to przypomniał, to ich przekonał. Czyli nie tylko historia, ale też i mamy i sposób, nie? Tak jak powiedziałeś, że powołał się na człowieka, którego prawdopodobnie oni uznawali, czy nie mieli nic naprzeciwko. Prosimy jeszcze jednym głos. No witam, tak. Ja zwróciłem uwagę na to, że kiedy on przedstawia tą historię Izraela, to wyraźnie wskazuje na to, kto jakby sprawił to wszystko, nie? Że ta historia się nie stała sama z siebie, czy że jakiś człowiek tam dokonał czegoś, tylko że to wszystko było za sprawą Boga. Mhm. Mamy jeszcze głosy. Casa Pueblo, głosząc Ewangelię i Słowo Boże, warto wplatać wątki z historii Polski w odniesieniu do błogosławieństwa Boga, kiedy naród go szuka. Tak, bo to jest dla ludzi kompletnie terra incognita, nie? Nie ma w ogóle w szkole, w kościele, chyba też, nie wiem, nie chodzę, ale takich wątków historyczno, właśnie historii powiązanej z Bożym błogosławieństwem, to jest dla Polaków coś kompletnie nieznanego, a myślę, że interesującego, no bo każdy gdzieś tam, przynajmniej mu się o uszy obiło, że kiedyś ta Polska to była potężna. Coś mamy jeszcze? Jeszcze może komentarz odnośnie wersetu 27. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go. Tu jest pochodna czasownika agnoeo, czyli to znaczy, można przetłumaczyć jako rozpoznać, ale w sensie wiedzy, to znaczy innymi słowy nie zrozumieli proroctw dotyczących go i nie rozpoznali go.
A to było ich główne zadanie, nie? Że mieli właśnie, oni byli po to, żeby rozpoznać Mesjasza, nie? I ta wiedza, oni wiedzę mieli, nie? Bo znali te proroctwa, ale kompletnie nie poskładali ich. Nie? Wiemy, że przecież, że Jezus, że w Starym Testamencie jest kilkaset proroctw na temat Jezusa, przeróżnych, o czasie, co będzie robił, jak przyjdzie, jak wkroczy, no bardzo różne, jak będzie zabity, tego jest, co się stanie z kośćmi, z szatą, no to przeróżnych jest tych proroctw całe mnóstwo i tego oni nie rozpoznali. Okej, okay, pomódlmy się w takim razie na koniec. Nie wiem, czy ktoś tutaj z nas obecnych, czy ktoś na czacie, nie na czacie, tylko na Zoomie, ktoś chce się pomodlić? Ja się chętnie pomodlę. Dzięki. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo, które uczy nas, jak nasi bracia, tak zasłużeni jak Paweł Apostoł, podchodzili do ewangelizacji. Widzimy, jak Ty masz, dzięki mądrości, którą nam dajesz przez swojego Ducha, sposób do dojścia do każdego narodu, po to, aby każdy naród miał szansę zobaczenia, zrozumienia i przyjęcia tego, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata i nie ma w nikim, w żadnym innym imieniu zbawienia. Dziękuję Ci za to. Chwała Ci za to. Amen. Amen. Czyli przypominam, jutro się nie widzimy o 20:30. A widzimy się w czwartek, kolejna, ostatnia, czy druga część tej mowy zobaczycie, bo widzieliśmy już koniec jej skutek, że po tygodniu przyszło całe miasto posłuchać, co Paweł ma do powiedzenia, a zobaczymy drugą część tej mowy, bo teraz będzie więcej właśnie odwołań do Starego Testamentu. A my się z wami żegnamy, do zobaczenia jutro o godzinie 13:00.